Witaj serdecznie, Igor Małecki z nami. Wygrałeś dzisiaj z Antkiem Gawliczkiem. Witaj serdecznie. Witam. Gratulacje. Jak postrzegasz tę walkę od strony zawodnika, od strony ringu? No, było fajnie. Były fajne trzy rundy. Przepraszam. Fajne, wyrównane trzy rundy. No, szacunek oczywiście dla przeciwnika, że podjął się tego wyzwania, bo jednak przyjął tą walkę, ponieważ ostatni przeciwnik, po prostu tam były komplikacje. I nie... Zdarza się na turnieju często tak, że w ostatniej chwili jakieś tam kontuzje. Dokładnie tak. No, to jest po prostu gala. Każdy, przepraszam, każdy jest człowiekiem. No, zdarzają się i kontuzje, i inne sprawy. Wskoczył Antoni, dziękujemy oczywiście za to, ale bardzo dobrą walkę dał. Tyle. Powiedz teraz tak, takie podstawowe rzeczy o sobie. Z jakiego miasta jesteś, w jakim klubie trenujesz, kto jest swoim trenerem, kto na narożniku dzisiaj? Tak, jestem z Polski, z Kielc. Trenuję i mieszkam w Wiedniu, w Austrii. Moim trenerem jest Frankie Flash Pawlak. I dzisiaj jeszcze w narożniku był mój kolega Oskar Grzesiak. Dobrze, powiedz mi, jakie masz plany sportowe po powrocie do domu, rozumiem, do Wiednia w tym momencie. Jakie masz plany sportowe dalej? No, następny przystanek, mam nadzieję oczywiście, że trener mi da taką szansę, taką okazję. Będzie gala u nas w Wiedniu, na Datri Boxing Stadium. A później mam nadzieję, że będzie Tajlandia i walka tam, jakkolwiek. Rozumiem, że w Muay Thai, prawda? Czy bierzesz pod uwagę jakieś inne, że tak powiem, kategorie walki? No, biorę pod uwagę K1, lecz... Stawiamy w tym momencie typowo na Muay Thai, ale jednak K1, low kick, box to dla mnie nie różnica. Wszystkim, wszędzie, we wszystkim, zawsze. Dobrze, Igor, posłuchaj, dziękuję Ci za krótki wywiad. Jeszcze raz gratulacje. Igor Małecki z nami, zwycięzca walki numer 2, w, że tak powiem, karcie głównej. Dziękuję bardzo. Dzięki.